magiczny pasek, że zaczyna się nagrywanie. Zaczęło się nagrywanie. Dobry wieczór wszystkim, nazywam się Wojciech Pędzich. Z Wikipedią jestem związany od 13,5 roku. Więc jak zapowiedziała Natalia, wiele rzeczy w Wikipedii widziałem i myślę, że całkiem dużo zrobiłem. Natalia, odpowiadając na twoje pytanie, mam w Wikipedii 55 tysięcy edycji, czyli 55 tysięcy razy nacisnąłem przycisk zapisz i uwaga, usunąłem 20 tysięcy stron. Co troszeczkę daje mi, brzydko mówiąc, uprawnienie do dzisiejszej prezentacji, bo dzisiejsza prezentacja będzie trochę o tym, jak hasła powstają i dlaczego powstają, w jaki sposób się pojawiają w Wikipedii, ale też będę opowiadał o tym, dlaczego hasła znikają, z jakiego powodu znikają. Ja sobie włączę prezentację. Pytanie, czy widać pierwszy slajd? Jeszcze nie, przynajmniej ja nie widzę. Jeszcze nie, ach dobrze, bo jeszcze muszę wcisnąć jeden magiczny guzik, bo mój laptop twierdzi, że ma więcej niż jeden ekran, słuchajcie. Widzisz, łatwiej usunąć 20 tysięcy haseł niż udostępnić jedną prezentację. No, właśnie. Rozumiem, że teraz widać. Słuchajcie, witam was zdjęciem, które wykonałem w trakcie konferencji Wikimedia Polska w Katowicach 2 lata temu, w trakcie wycieczki. Wszystkie zdjęcia, które wykorzystuję w dzisiejszych slajdach, jak zresztą w wielu moich prezentacjach, są na wolnej licencji, dlatego musi się w nich znaleźć stopka licencyjna, to z jednej strony, a z drugiej strony tych zdjęć, jak i wielu innych, milionów innych, które mamy w Wikimedia Commons, możecie używać dowolnie do celów zwykłych i niezwykłych, do komercyjnych i niekomercyjnych. Wystarczy po prostu je prawidłowo opisać. Zacznijmy może od tego, czym ta Wikipedia jest. Jeżeli wejdziecie na polskojęzyczną Wikipedię, to powita was taka metryczka: witaj w Wikipedii, wolnej encyklopedii, którą każdy może redagować i to naprawdę każdy może redagować, zaraz do tego dojdziemy. Stan na wczoraj, kiedy uaktualniałem sobie slajdy, to jest 1 414 000 z groszem artykułów. Ja sobie myślę o tym w takich kategoriach, że to jest ponad 70 wydań Encyklopedii Powszechnej PWN, czyli tej czterotomowej z suplementem, którą chyba każda rodzina żyjąca w latach 70., 80. bardziej miała w domu. Pomyślcie sobie, że macie 70 takich kompletów na półce. Nie, pomyślcie sobie, że tego jest więcej, dlatego że hasła w Wikipedii wielokrotnie są lepiej opracowane i są przede wszystkim bardziej aktualne niż w papierowej encyklopedii. Hasło o Kamilu Stochu to jest kilkaset stron maszynopisu na przykład. Tak samo jak daleko skacze Kamil Stoch, tak długie jest jego hasło. Tak naprawdę. Zawsze wracam w tym momencie do takiej anegdotki, która znalazła się nawet w książce naukowej Daniela Pinka, Drive, czyli zupełnie nowe spojrzenie na motywację. Gdyby ktoś w 1997 roku zadał wam pytanie, co za 10 lat przeżyje, czy przeżyje taka profesjonalna, multimedialna encyklopedia, którą wtedy była Encarta, wydawnictwa Microsoft, Microsoft zrobił encyklopedię, czy przeżyje encyklopedia pisana przez ludzi, którzy nie muszą niczego udowadniać, wręcz przez amatorów, to każdy z was by parsknął. Tymczasem w 2007 roku, 10 lat po takim hipotetycznym pytaniu, Encarty już nie było, a Wikipedia była. Wikipedia istnieje sobie od roku 2001, w styczniu tego roku zadebiutowała wersja anglojęzyczna, a we wrześniu tego samego roku zadebiutowała wersja polska. My byliśmy, polskojęzyczna Wikipedia była jedną z wcześniejszych i w tym momencie jest jedną z największych. Artykułów we wszystkich wersjach językowych Wikipedii jest 53 miliony, a tych języków jest prawie 300. 1 414 000 to jest 2% z jakimś hakiem, jak sprawdzałem. Ale encyklopedia jest największym, najważniejszym, ale nie jedynym projektem, którym zajmuje się, które firmuje swoją nazwą Amerykańska Fundacja Wikimedia. Tutaj w tym okręgu po prawej stronie widzicie loga wszystkich innych projektów i inicjatyw. Z naszego polskojęzycznego poletka warto wymienić Wikisłownik, wielojęzyczny słownik po polsku, o którym przedwczoraj bardzo fajnie mówił Marek Kozakowski.
Ta prezentacja jest dostępna na wideo, jest możliwa do obejrzenia. Jak też warto wymienić wiki źródła, o których mówił Leszek, pseudo-Bonvol, jakiś czas temu, czyli bibliotekę, w której są tysiące tekstów, tysiące książek. Inne projekty w języku polskim również istnieją, nie mają się aż tak dobrze i dynamicznie, ale też czasami warto zajrzeć na wiki books, czyli do podręczników, na wiki cytaty, gdzie znajdziecie cytaty, aforyzmy, przysłowia. Na pewno warto zajrzeć do wielojęzycznych projektów typu Wikimedia Commons, które jest zestawem kilkudziesięciu milionów plików multimedialnych. Jest tego więcej, nawet polskojęzyczna Wikipedia nie jest jedyną, która działa w Polsce. Mamy wersję kaszubską, taką cichutką, stojącą sobie w kąciku. I mamy Wikipedię w języku śląskim, która tak naprawdę jest pewnego rodzaju wygnańcem z polskiej Wikipedii, bo w polskiej Wikipedii mieliśmy pewną liczbę haseł w języku śląskim. Ktoś chciał te hasła usunąć, Ślązacy powiedzieli, przytrzymaj mi piwo, i natychmiast przetłumaczyli cały interfejs, na którym Wikipedia się opiera, na język śląski, od tego momentu i od złożenia kilku wniosków. Mają Wikipedię we własnym języku i mają się dobrze. Wikipedia nie była jedyną encyklopedią internetową, tak naprawdę nie była też pierwszą, bo pierwszą encyklopedią internetową była Nupedia. Założeniem tej encyklopedii było to, że będzie ona pisana przez specjalistów, miała siedmiostopniowy proces redakcyjny, no ale w 3,5 roku udało im się stworzyć 25 artykułów i rozgrzebać 74. Porywające to nie jest. Dlatego właśnie dwaj panowie, Jimmy Wales i Larry Sanger, stwierdzili, że stworzą sobie encyklopedię, która miała być takim punktem wejścia treści dla tej profesjonalnej Nupedii, a redaktorzy Nupedii mieli je tylko weryfikować. No ale uczeń przerósł mistrza. W pierwszym roku anglojęzyczna Wikipedia wykrzesała z siebie 100 tysięcy haseł. Nupedia w 2003 roku została zamknięta. Larry Sanger, którego już wspomniałem, współzałożyciel Wikipedii, pomyślał, że kilka lat później, że jest w stanie zrobić lepiej, jest w stanie zrobić bardziej profesjonalnie i otworzył Citizendium. Citizendium, gdzie są dwa rodzaje uprawnień, takiego zwykłego pisacza i weryfikatora, dalej istnieje. Ale już Darek Jemielniak w 2013 roku w swojej książce Życie wirtualnych dzikich napisał, że Citizendium w przewidywalnej przeszłości nie zagrozi Wikipedii. I chyba tak jest. Pierwszą wersję tych slajdów, które wam dzisiaj pokazuję, napisałem kilka lat temu i tak naprawdę nie musiałem zbytnio uaktualniać liczb, które mówią o Citizendium. Oni mają 166 ukończonych artykułów, 1100 w wersji takiej no fajnej i 15,5 tysiąca rozgrzebanych. Za encyklopedie internetowe tworzone przez ludzi brali się nawet giganci. Było coś takiego, co nazywało się Google Knoll. Jednostka wiedzy, czyli knowledge, to był Knoll. My tak naprawdę nawet nie wiemy, co się z Knollem stało, bo Google w 2012 roku go wziął i zamknął. Skasował wszystkie artykuły. Nie ma śladu. Czasami jest troszeczkę artykułów w Internet Archive. Można sobie strzępki Google Knolla wyszukać, wyszarpać. Ale tak naprawdę o Google Knollu niewiele wiadomo. Co zadecydowało o tym, że Wikipedia jest tym okrętem flagowym i jest taka najważniejsza? Przede wszystkim jej otwartość. Ja tą otwartość widzę na trzech poziomach. Przede wszystkim treści w Wikipedii zawsze są otwarte do przeczytania, do przeglądania. Nie mamy reklam, nie mamy paywalli, nie mamy ograniczeń technicznych, wystarczy jakiekolwiek urządzenie, z którego da się przeglądać zbiory internetu. Z historii Wikipedii wygrzebałem sobie również taką inicjatywę jak Wikipedia Zero, czyli dostęp do Wikipedii w krajach rozwijających się przez sieć komórkową, która za dostęp do których nie były pobierane przez operatorów opłaty. Różne, teraz jest Wikipedia in a Box również, jako inicjatywa zbliżająca Wikipedię do każdego chętnego, ale tak naprawdę dostęp do Wikipedii, jeżeli mamy dostęp do światowej sieci, jest niezwykle prosty. Drugim poziomem tej otwartości jest otwarty dostęp do edytowania treści. To jest to, co robią wikipedyści, jak
kto to są wikipedyści, to sobie zaraz powiemy. Nie trzeba się do tego nawet logować. Nie trzeba mieć konta użytkownika, możemy to robić anonimowo czy tam pseudoanonimowo. Nie musimy mówić, że o, ja jestem profesorem czegoś tam, więc mam wiedzę i doświadczenie pozwalające wypowiadać się w konkretnych tematach. Wikipedia nie jest demokracją, nie jest żadnym takim, nie jest również anarchią. Wikipedia jest tak naprawdę merytokracją. Wygrywa ten w dyskusji, kto ma lepsze, nowsze, bardziej aktualne źródła i zdarza się, że profesor przegrywa z uczniem czy studentem w wymianie argumentów, dlatego że uczeń albo student ma nowszą książkę. My mówimy również, żeby śmiało modyfikować strony, zachęcamy, bo system wersji stron zawsze pozwala do poprzedniej wersji strony wrócić, zawsze pozwala błąd wycofać, nie należy się bać. Trzecią tą otwartością, która decyduje o tym, że Wikipedia działa, funkcjonuje i ma się dobrze, to jest otwarta możliwość wykorzystywania. Każdy kawałek Wikipedii, każdą treść Wikipedii można sobie skopiować, można sobie wykorzystać, ba, można nawet sprzedać. Istnieje miejsce w internecie, gdzie można wykupić wydrukowaną Wikipedię anglojęzyczną. Przy czym sama lista autorów zawiera chyba się w 100 tomach. Można na Wikipedii zbić biznes, jeżeli ktoś zrobi zbiór świetnych artykułów z Wikipedii i świetnych zdjęć z Wikimedia Commons i to sprzeda, to tak naprawdę Wikipedii czy wikipedystom nie należy się nic z tego, bo my udostępniamy te swoje zasoby na zasadach wolnej licencji. U podstaw Wikipedii leży coś, co nazywamy 5 filarami. W każdej wersji językowej są one niezmienne. Złamanie któregokolwiek z tych 5 filarów to jest porównywalne do naprawdę ciężkiego przestępstwa. Natalia i kolega Jarek Błaszczak mieli co najmniej jedną prezentację na temat 5 filarów, więc ja je przytoczę tylko skrótowo. One pozwalają zrozumieć wszystko to, co będę mówił dalej. Przede wszystkim Wikipedia jest encyklopedią, czyli zawiera treści encyklopedyczne. Nie jest miejscem publikowania swoich pierwszych wyników badań, bo Wikipedia relacjonuje świat i relacjonuje rzeczywistość, a nie ją tworzy. Wikipedia nie jest słownikiem, blogiem, prasówką. Od części tych rzeczy mamy nasze projekty siostrzane. Wspominałem już o Wikisłowniku, o Wikiźródłach, o Wikibooksach, czyli podręcznikach. Nie jest katalogiem i nie jest też cenzurowana. Zawiera wiedzę w stanie takim, jaki jest udokumentowany. I Wikipedia, jak każda encyklopedia, powinna przedstawiać tą wiedzę w sposób neutralny. Nie wartościując, a opierając swoje treści na rzetelnych, niezależnych źródłach. Jeżeli rzetelne, niezależne źródła przedstawiają więcej niż jeden punkt widzenia, to wcale nie znaczy, że mamy stać się projektem politycznie poprawnym, tylko oznacza to, że Wikipedia powinna przedstawić wszystkie punkty widzenia, wszystkie ważne punkty widzenia na dany temat. Dlatego też w Wikipedii znajdziemy wiedzę na tematy, które mogą się wydawać niewygodne. Teorie spiskowe, teorie na około 5G, kontrowersje na około 5G, ba, kontrowersje na temat koronawirusa, czyli aktualnej sytuacji. To wszystko Wikipedia może zawierać i bardzo często to wszystko Wikipedia zawiera. Wikipedia to wolny zbiór wiedzy, mówi trzeci filar, który jest oparty na wolnej licencji, ten zbiór wiedzy. Mówiłem o licencji, która pozwala wykorzystywać nasze treści dalej. To właśnie mówi trzeci filar. Wikipedię tworzą ludzie. Więc Wikipedia to jest przestrzeganie netykiety, czyli etykiety dobrego zachowania w środowisku internetowym. Trzeba odseparować emocje od ludzi, trzeba rozmawiać o faktach, trzeba rozmawiać o edycjach, a nie atakować personalnie. Natalia i Jarek bardzo ładnie to powiedzieli w swoim szkoleniu na temat 5 filarów, że Wikipedia miała ten filar już w 2001 roku, jak powstała, czyli wymyśliła walkę z hejtem, zanim to było modne.
jako wikipedyści powinniśmy pokazywać wysokie standardy zachowania, wysokie standardy w stosunku do innych. Piąty filar jest troszeczkę dziwny, bo mówi, że Wikipedia to brak sztywnych reguł. No jak to edytować w obliczu braku sztywnych reguł? Reguły Wikipedii zostały ustalone przez społeczność i przez społeczność mogą zostać zmienione. Jeżeli któraś z zasad, któreś z zaleceń Wikipedii, nie wpływające na pięć filarów, jest niewygodne, jest przeszkadza w rozwoju Wikipedii, można je zakwestionować, poddać pod dyskusję z innymi wikipedystami. Jeżeli inni wikipedyści stwierdzą, że rzeczywiście przyszedł czas na zmiany, ta reguła Wikipedii może być zmieniona. No ale jakoś jednak trzeba pisać, mimo że nie ma tych sztywnych reguł, no to społeczność tutaj polskojęzycznej Wikipedii wykształciła sobie troszeczkę zasad twardych i zaleceń troszeczkę mniej twardych. I jest tyle, że ja musiałem tą listę rozbić na trzy screeny. Na koniec tej prezentacji wrócę do tych zasad i zaleceń i pokażę wam, do których w trakcie tej godziny się odnoszę. Jest tego sporo, ale całkiem sporo, chociaż wstępnie i pobieżnie uda nam się dzisiaj obejrzeć. Na anglojęzycznej Wikipedii jest tego o wiele więcej. Na anglojęzycznej Wikipedii przeczytanie wszystkich zasad i zaleceń to jest przeczytanie kilku książek, więc najpierw zobaczmy, co tworzy Wikipedię, jak te hasła się pokazują i prześledźmy sobie kilka przypadków, w których hasła znikają, czy są usuwane. Kto je tworzy? Tworzymy je my. I my, mówię, wszyscy chętni. Edycji w polskojęzycznej Wikipedii, naciśnij przycisku zapisz, opublikuj, jest ostatnio już chyba 80 milionów. Czyli technicznie, statystycznie, każda osoba władająca językiem polskim, mieszkająca w Polsce, dokonała co najmniej dwóch edycji. To jest dwie edycje na głowę. Owszem, na mnie przypada 55 tysięcy, na Piotra Gackowskiego, który z kolei mówił o wersjach przejrzanych z pasją i zacięciem, przypada kilkaset tysięcy edycji, ja już się gubię. Ale tych edycji jest bardzo dużo. My się spotykamy zwykle dwa razy do roku, no chyba, że pandemia nam przeszkodzi. To jest zdjęcie z konferencji z Wrocławia sprzed roku, gdzie zebraliśmy się my, twórcy Wikipedii. Do tego zdjęcia każdy może dołączyć. Do grona wikipedystów można zawsze dołączyć. Nie trzeba się zapisywać, zgłaszać i mówić, że słuchajcie, chcę edytować. Nie. Każdy może w dowolnej chwili. Nie możesz spać o trzeciej nad ranem, możesz edytować Wikipedię. Naprawdę możesz. Jak te hasła powstają? Nowe hasła można po prostu pisać, bo na przykład mam książkę albo mam całą biblioteczkę książek, albo mam dostęp do biblioteki, gdzie tych książek jest jeszcze więcej niż mogę zmieścić w domu, albo mam dostęp do jakiegoś innego źródła, do serwisów internetowych, które są również najczęściej, te rzetelne serwisy internetowe są dobrym źródłem, naukowe bazy danych, cokolwiek, jakiekolwiek weryfikowalne, opublikowane źródła mogą zostać użyte do pisania nowych artykułów. Są tacy, którzy owszem mają książki, ale na przykład wolą tłumaczyć. To była trajektoria, którą ja sobie przyjąłem. Z wykształcenia jestem anglistą i w pewnym momencie zacząłem tłumaczyć zarówno hasła dla Wikipedii, jak i dokumenty zasad, które później były dyskutowane z języka angielskiego. Tak, Wikipedia pomogła mi się rozwinąć jako tłumaczowi. O tłumaczeniu haseł w Wikipedii, zarówno takim z ręki, jak z wykorzystaniem narzędzia, mówił również kolega Bonwol, kolega Leszek, jakiś czas temu i to do niego naprawdę odsyłam jako do znawcy tematu. Jest również taka trzecia kategoria ludzi, którzy potrafią napisać jakiś skrypt, który z bazy danych, na przykład francuskich wiosek, to jest pierwszy wielki przykład w historii polskiej Wikipedii,
tworzy takie podstawowe hasła. O wiele trudniej, jak sądzę, jest nowe hasło napisać, niż rozwinąć coś, co już istnieje, dodać jakieś zdjęcie, dodać jakiś przecinek, czy dodać trochę więcej faktów. Więc dobrze jest zastać takie podstawowe hasło, nawet stworzone przez maszynę. Czy to będzie hasło o planetoidzie, czy to będzie hasło o miejscowości w Rosji. Są ludzie, którzy umieją napisać skrypt, który będzie tworzyć takie podstawowe hasła, zalążki haseł na podstawie bazy danych, właśnie miejscowości, substancji chemicznych czy czegoś. Ale hasła czasami znikają. Napisałem coś, huknęło, błysnęło, zniknęło. Mogło zniknąć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, do jednego z trzech miejsc. Mogło zostać przeniesione do mojego, jako autora brudnopisu, dlatego że hasło jest na temat encyklopedyczny, ale czegoś mu brakuje, brakuje mu przypisów, brakuje mu dobrego formatowania tekstu, są jakieś niedociągnięcia w tłumaczeniu, popraw, opublikuj na nowo, wtedy mówimy. Tego się nie należy bać. Bardzo często niestety hasła lądują w brudnopisie i są porzucane. Mówiłem o tym 1 czerwca w trakcie mojego webinaru na temat patrolowania ostatniej, najświeższej zawartości Wikipedii i tam odsyłam, bo to było nagrywane, to było szkolenie dla troszeczkę bardziej doświadczonych edytorów, ale mówiłem o brudnopisach i mówiłem o losie haseł z brudnopisu i mówiłem, jak te hasła odnaleźć i może uratować. Jeżeli hasło jest tak, nie wiadomo, czy encyklopedyczne, czy nie, czy opisuje coś, co powinno być w Wikipedii, czy jednak mamy wątpliwości, to możemy to przekazać do dyskusji całego grona wikipedystów, czyli do tak zwanej poczekalni, gdzie każdy zainteresowany może się wypowiedzieć, gdzie znowu nie jest to głosowanie, a dyskusja, gdzie liczą się argumenty i gdzie taki los hasła jest roztrząsany. Ewidentne przypadki są kasowane od razu, bez większej dyskusji. No, jakie to są ewidentne przypadki, zaraz do tego dojdziemy. No właśnie, zacznijmy od takiego najprostszego powodu, dla którego hasła z Wikipedii znikają. Czy zachowalibyście takie hasło? No nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie zachowalibyśmy takiego hasła, które o czym jest napisane po polsku, ale nie wiemy, kto to jest Kaśka, czemu jest głupia i kto tak twierdzi. Taki sam los spotyka hasła, nad którymi ktoś tak naprawdę się nie napracował, tylko użył do tego autotranslatora i nad takim tłumaczeniem się nie pochylił. Ja sam autotranslatorów, narzędzi do tłumaczenia nie używam, cenię sobie pracę z tekstem, cenię sobie takie dopieszczanie czasami niektórych aspektów jakiegokolwiek tekstu, nad którym siedzę. Ale jeżeli ktoś się naprawdę ewidentnie nie napracował i wrzucił tekst tłumaczony z języka obcego na polski, czy raczej tłumaczony w cudzysłowie autotranslatorem i nie poddał tego jakiejś redakcji, ten tekst wyleci. Tym bardziej, że jeżeli tłumaczymy z języka, który nie jest językiem słowiańskim, który ma inną strukturę wypowiedzi, inne zasady gramatyczne, wtedy autotranslatory się gubią, głupieją. To w ogóle jest pytanie, czy warto stosować autotranslator dla tłumaczenia haseł z języka, o którym się nie ma w ogóle pojęcia i tak naprawdę nie wiemy, czy efekt tego pseudotłumaczenia jest sensowny. Ładnych kilka lat temu powstał w Polsce projekt tłumaczenia całej zawartości Wikileaks, które na marginesie nie jest związane z projektami Wikimedia, stosuje tylko taki sam silnik. No i oczywiście pojawiły się argumenty, że czy my tak naprawdę, czy ci ludzie, którzy tak naprawdę amatorzy siadają do tłumaczenia, czy oni znają żargon amerykańskiego wywiadu. No słabo. Projekt upadł,
dlatego że tłumaczone treści nie byłyby treściami jakościowymi. No to dobrze, to wyjdźmy poza ten nonsens, przejdźmy piętro wyżej i spróbujmy napisać coś, co nonsensem nie jest. Uwierzcie mi albo nie, tutaj wchodzimy w treści tak, napisane po polsku, ale nie encyklopedyczne, uwierzcie mi albo nie, ale kiedyś usunąłem z Wikipedii takie hasło. Całą jego treść stanowiła nazwa firmy, czy nazwa strony internetowej i opis: strona internetowa jednego z najstarszych producentów dyplomów szkolnych oraz okolicznościowych w Polsce. Firma owszem jest, firma owszem działa, ale firma nie dokonała czegoś, co jest na skalę encyklopedii. Mamy pewne zalecenie, o którym za chwilkę powiem, ale ten tekst w ogóle nie udowadnia, że mamy do czynienia z encyklopedyczną firmą. No, są tacy, którzy czasami przyrównują się, no my jesteśmy dystrybutorem rozwiązań IT i w tym momencie na przykład pojawia się porównanie do Komarcha. Firmy nieporównywalnie większej, czasami nieporównywalnie starszej, a na pewno dysponującej niebywale większą technologią i budżetami. Może być również osoba nieencyklopedyczna. Tu są moje podstawowe dane, urodzony, anglista. No, są jakieś podstawowe dane biograficzne, ale ja nie jestem osobą encyklopedyczną. Ja jestem magistrem, inżynierem, raptem. Przetłumaczyłem kilka książek, gdzie mi do encyklopedii. Do tego tutaj zostały ujawnione moje dane osobowe. Ja jako osoba niepubliczna niezbyt sobie chętnie widzę ujawnianie moich danych osobowych. Spotykam się czasami ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, że osoby ewidentnie encyklopedyczne o niewątpliwych osiągnięciach, ja tutaj myślę o tłumaczce, która wprowadziła do potocznego języka wręcz dzięki swojemu tłumaczeniu bardzo fajne określenie. Nie będę mówił jakie, bo natychmiast zidentyfikujecie. Korespondowała z nami i mówiła, że ona tak naprawdę nie wie, czy ona jest osobą encyklopedyczną, no ale przekonaliśmy panią, że jej dokonania są rzeczywiste i że w Wikipedii może być. Nieencyklopedyczne są również artykuły zbyt szczegółowe. W pierwszej fazie istnienia Wikipedii przez pierwsze powiedzmy 7-8 lat to był taki okres radosnej twórczości, gdzie opisywaliśmy naprawdę wszystko, opisywaliśmy każdy model lustrzanki, każdy model telefonu i każdy model i każdego Pokemona, już nie model, ale Pokemona. Teraz od jakichś 10-12 lat coraz bardziej stawiamy na jakość i takie artykuły bywają wyłapywane i takie artykuły na przykład bywają łączone w listy. Listy Pokemonów, listy lustrzanek z serii, listy telefonów producenta z serii, listy kart graficznych z serii czy układów graficznych z serii. Nie można jednak stosować argumentu, że dołożę sobie jeszcze jedną kartę graficzną do Wikipedii, układ graficzny, dlatego że już jest hasło o innych. Nie, gdyż istnienie czegoś, co nie przystaje do naszych aktualnych standardów w Wikipedii, nie powinno być powodem tworzenia kolejnych treści tego samego typu. Wspominałem o kryteriach encyklopedyczności, wspominałem to w kontekście firm. Mamy, opisaliśmy, jakiś czas temu stworzyliśmy, zaproponowaliśmy kryteria encyklopedyczności między innymi dla szkół, dla wykonawców muzycznych, dla piłkarzy. Z tym jest związana historia tego typu, że kiedyś z Wikipedii nagle znikło kilkaset haseł, dlatego że właśnie wprowadziliśmy kryteria encyklopedyczności piłkarzy i kilkuset piłkarzy tych kryteriów encyklopedyczności nie spełniało. Więc w 1-2 dni zostali z Wikipedii usunięci. Naukowcy, w przypadku naukowców musi to być typowo samodzielny pracownik naukowy. Pojedynczych odcinków programów czy seriali telewizyjnych, no to jest właśnie przykład rozdrabniania się. Opisujemy, owszem, seriale odcinków czy programów telewizyjnych, jeżeli są jakieś przełomowe, jeżeli są jakieś znaczące,
ale są to tylko zalecenia. Dlatego, że powinniśmy patrzeć na rzeczywisty wpływ na naukę, kulturę, gospodarkę, biznes, technikę, na obecność w publikacjach, która za każdym razem musi być uźródłowiona, musi być poparta opublikowanymi, rzetelnymi źródłami. Gdybyśmy chcieli stworzyć kryteria encyklopedyczności dla wszystkiego, planet, planetoid, sprzętu gospodarstwa domowego, producentów tekstyliów, blogerów modowych i projektantów mody, to byśmy się zatłukli po prostu. Tych zasad byłoby zbyt wiele, żeby skutecznie pomiędzy nimi nawigować, a na przykład dochodziłoby do sytuacji, w której ktoś jest miernym wojskowym, ale w wojsku był pisarzem, wydał parę książek, więc tak naprawdę według jakiej miarki go mierzyć, czy wojskowego, czy pisarza? Jedynym odstępstwem jest tutaj tryb wyborczy, z którym dyskusji nie ma. Mówi on, że przed wyborami parlamentarnymi, europarlamentarnymi, do samorządów lokalnych mamy prawo, my użytkownicy, czy też my administratorzy wspomagani przez użytkowników, mamy prawo usuwać biografię takich osób, których główną zasługą jest stan w wyborach. No dobrze, spróbujmy napisać coś, co jest ewidentnie encyklopedycznego. Miałem tutaj tą książkę, no to napiszmy. James Alan Hetfield, amerykański gitarzysta i wokalista. Od tego momentu przepraszam wszystkich, którzy uważają, że heavy metal nie jest muzyką dla nich. Przepraszam, będę się posługiwał tym przykładem. Naprawdę, urażeni, wybaczcie mi. No dobrze, napiszemy takie hasło, zapiszemy. Ono zniknie. Ono natychmiast zniknie. Dlaczego? Dlatego, że to hasło, każde hasło w Wikipedii musi się samo obronić. Musi obronić swoje prawo do bycia w Wikipedii. A to, że napisałem, że jest to amerykański gitarzysta i wokalista, to od razu ktoś z wikipedystów dłuższych stażem wpada i mówi, sprawdzam. Według kogo to jest ktoś znaczący? Czy to w ogóle jest ktoś znaczący? Tutaj tego nie napisano. To hasło nie udowadnia, że mamy do czynienia z kimś istotnym. Co więcej, nie ma źródła, które mówiłoby, że James Alan Hetfield jest kimś wybitnym, kimś, kto zasługuje na swoje hasło w Wikipedii. Dobrze, spróbujmy to poprawić. James Alan Hetfield, amerykański wpływowy gitarzysta i wokalista, wysoko klasyfikowany w różnych zestawieniach branżowych, zarówno jako gitarzysta rytmiczny, wokalista, jak i frontman. Ja tutaj widzę strasznie dużo pustosłowia i takich wyrażeń zwodniczych. Wpływowy, dlaczego wpływowy gitarzysta? Wysoko klasyfikowany na jakich miejscach? W różnych zestawieniach branżowych? Nie no, gazeta wsi w hrabstwie jednym z Teksasu to napisała, czy ktoś rzeczywiście istotny? Bardzo dużo zwodniczych wyrażeń, zero konkretów. Wikipedia lubi konkrety, Wikipedia lubi fakty. Chciałoby się zapytać właśnie, które miejsce w jakimś tam zestawieniu i jakim zestawieniu pan James Alan Hetfield zajął. Mamy wartościujące słowa, wysoko klasyfikowany, właśnie wpływowy, które budzą emocje, ale nie podają faktów. Może pan Hetfield jest fajny, bo jest wpływowy, ale póki co z tego opisu nie wynika, żeby był encyklopedyczny. No to znowu mówimy i sięgamy do encyklopedii RMF Classic. No to jest encyklopedia, to już musi być nieźle. Proszę bardzo. Ja tego nie będę całego czytał, to jest coś, co skopiowałem na potrzeby tego slajdu właśnie z encyklopedii RMF Classic, która jest online. No i właśnie, nie podałem źródła. Znaczy nie podałem źródła jako linku do strony. Stwierdziłem tylko, że to jest encyklopedia RMF Classic, muzyki RMF Classic. Ale brak tutaj linku do strony, czyli potencjalnie złamałem prawa autorskie.
majątkowe prawa autorskie. Ale tak naprawdę nawet jeżeli udałoby się to wyczesać, rozczesać i ugładzić, doprowadzić do jakiegoś ludzkiego stanu, porozwijać te skróty, no my nie mamy limitu papieru, na którym się drukujemy, bo się nie drukujemy jako wikipedyści, więc porozwijalibyśmy te skróty, ale dalej by została bardzo niepełna historia, bo sam Lars Ulrich nie założył Metalliki. Fani wiedzą, źródła wiedzą, ta książka, którą cały czas trzymam przy lewej ręce, wie. Jeden z najlepszych we współczesnym roku gitarzysta James Hetfield, znowu nie wiemy, kto tak mówi. Dlaczego wymienione są pojedyncze wpływowe albumy i w jaki sposób one są wpływowe? Tak samo single na dole. Nie, jest źle, zrobiliśmy dwie rzeczy. Zrobiliśmy dwie złe rzeczy, bo stworzyliśmy, bo skopiowaliśmy tekst z naruszeniem praw autorskich i tak naprawdę ten tekst no dobry nie jest. A jak ma być? A to jest właśnie nagłówek hasła o Jamesie Alanie Hetfieldzie, urodzony amerykański muzyk heavy metalowy, współzałożyciel, wokalista, gitarzysta, kompozytor. Proszę bardzo, są źródła, które mówią, że został sklasyfikowany razem ze swoim kumplem z grupy, Kirkiem Hammettem, na liście, na drugim miejscu, wow, listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych, Guitar World, czasopismo, które w Wikipedii ma niebieski link, czyli jak klikniemy w Guitar World, to się przeniesiemy do istniejącego hasła, czyli jeżeli hasło istnieje, to czasopismo Guitar World też jest istotne, więc jego zestawienia również są istotne. No mamy również 24. miejsce listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów, Hit Parade, kolejne wydawnictwo, które jest na tyle istotne, żeby mieć swoje własne hasło w polskojęzycznej Wikipedii. Joel McIver, który napisał również tą książkę, którą wam pokazywałem, też napisał książkę o 100 najlepszych gitarzystach metalowych i również go wysoko sklasyfikował. No i z takim hasłem możemy żyć. Wiemy, że James Hetfield jest członkiem istotnego zespołu muzycznego, wiemy, że został utytułowany, wiemy, jak wysoko został sklasyfikowany w tych zestawieniach i jakie to zestawienia były. Dalsza część artykułu, która jest poniżej spisu treści, który się tutaj pojawia, jeszcze bardziej rozwija jego życie, karierę zawodową i dokonania. Jest dobrze. Oczywiście może być lepiej, to hasło może być jednym z wyróżnionych haseł w Wikipedii, jeżeli poświęci mu się wystarczająco dużo czasu, serca i źródeł. Książek o Metallice mam kilka. Więc to jest stan, do którego byśmy chcieli dążyć. Jak taki nowy, świeżo wykluty wikipedysta może się odnaleźć w tym świadku? Ja mam kilka sugestii, którymi się z wami podzielę. Przede wszystkim, droga użytkowniczko, drogi użytkowniku, załóż konto. Będziesz występował pod konkretną nazwą, a nie jako adres IP, który czasami się zmienia, jeżeli używasz sieci komórkowej na przykład, albo jeżeli używasz Orange. Będziesz mieć dostęp do pewnych narzędzi. Możesz sobie spersonalizować Wikipedię, możesz sobie połączać troszeczkę gadżetów, które ci ułatwią edytowanie. Będziesz mieć listę obserwowanych stron, gdzie możesz sobie wrzucić hasła, które dla ciebie są istotne i których chcesz pilnować. I będziesz zapewne coraz bardziej rozpoznawalną personą w Wikipedii. Będziemy się do ciebie zwracać per jaki sobiekolwiek wybierzesz pseudonim. Ja występuję pod imieniem i nazwiskiem, ale nie jest to absolutnie wymagane. Po drugie, droga użytkowniczko, drogi użytkowniku, nie od razu Kraków zbudowano, ani żadne inne miasto, ani statek kosmiczny. Najlepiej zacznij od poprawiania błędów i uzupełniania haseł, na których się znasz. Najlepiej jedz małą łyżeczką na początku, bo będziesz się uczył tych wszystkich, będziesz się uczyła tych wszystkich zasad, zaleceń edycyjnych na żywym organizmie, robiąc coś w Wikipedii. Trzecie, jeżeli już się zabierasz za nowy artykuł, to popracuj w brudnopisie. Jak pracujesz na haśle, który
które jest już opublikowane, zmiany widać od razu. Ale w brudnopisie to sobie możesz troszeczkę poeksperymentować i do brudnopisu najczęściej nic się nie wtrąca, chyba że naprawdę brudnopis jest pełen inwektyw albo czegoś, co w Wikipedii być nie powinno, na przykład rzeczy zupełnie fikcyjnych, wyssanych z palca, jak nieistniejące programy telewizyjne, które wielokrotnie usuwałem. Ktoś jest uparty. Tak, bo w brudnopisie obowiązują te same zasady, co wreszcie w Wikipedii. Brudnopis nie jest twoim notatnikiem do rozgrywek w Counter-Strike'a z kumplami. Brudnopis służy po to, żeby rozwinąć sobie hasło, które trafi do Wikipedii jako pełnoprawny artykuł. Po czwarte, zobacz, jak wyglądają inne hasła w tej tematyce, którą chcesz opisać. Chcesz zacząć edytować o Metalice, poczytaj o samym zespole, wydawnictwach i członkach, bo poczytaj o innych wykonawcach muzyki heavy metalowej. Chcesz pisać o grach wideo, zobacz, jak wyglądają inne hasła, do czego dążyć. Zobacz, jak wyglądają dobre hasła. One mają wyróżnienie, albo taki zielony odhacznik, który mówi dobry artykuł, albo medal z czarno-białą wstążką, który mówi, że to jest artykuł na medal, najlepszy, taki, do którego warto równać. Skontaktuj się z przewodnikiem. Jeżeli masz pytania, w Wikipedii istnieje instytucja wikiprzewodników, którzy są skłonni odpowiadać na pytania nowicjuszy, albo z jakimkolwiek innym użytkownikiem, który jest skłonny pomóc. Mamy jeszcze działający kanał IRC, na który czasami ktoś zagląda, nawet dzisiaj ktoś zaglądał z pytaniem o pomoc. Komunikujemy się za pomocą Telegrama również. Warto jest wyciągnąć rękę do innych wikipedystów. No właśnie, poznaj wikipedystów. Poznaj innych, poznaj społeczność, to też są ludzie. Pokazałem wam zdjęcie, na którym około 100 aktywnych użytkowników Wikipedii i innych projektów debatowało 2 dni we Wrocławiu. Takich spotkań w normalnych warunkach mamy 2 rocznie i warto nas poznać online i offline. Moi drodzy, mówiłem, że sięgniemy w mojej prezentacji do wielu z tych wielu zasad i zaleceń edycyjnych. I to po prawej to też jest zasada. To jest wodorotlenek sodu. Ale zobaczmy, jakie zasady Wikipedii zobaczyliśmy. Przede wszystkim zobaczyliśmy 5 filarów, które są więcej niż zasadą, bez których Wikipedia nie mogłaby się nazywać Wikipedią, których złamanie jest naprawdę najcięższym przestępstwem, ale zahaczyliśmy o zasadę, która mówi, czym Wikipedia nie jest. Wikipedia nie jest blogiem, Wikipedia nie jest anarchią ani demokracją, Wikipedia nie jest katalogiem wszystkiego, Wikipedia jest weryfikowalnym źródłem wiedzy. Zahaczyliśmy o neutralny punkt widzenia, nie o poprawność polityczną, tylko o wymóg, by przedstawić każdy istotny punkt widzenia na opisywane zagadnienie. Zahaczyliśmy o weryfikowalność. Nie możemy powiedzieć, że widziałem akt urodzenia czyjś i to jest moje źródło na datę urodzenia tej osoby, czy widziałem dowód osobisty, dlatego że to nie jest opublikowane źródło i ja nie mogę sobie pójść do biblioteki i zażądać wydania aktu urodzenia encyklopedycznej osoby. Zahaczyliśmy nieco o twórczość własną, której się zakazuje na Wikipedii, bo Wikipedia relacjonuje rzeczywistość, a nie ją tworzy. Wikipedia nie jest pierwszym miejscem opisywania odkryć naukowych, a jest miejscem, które już gdzieś opisane odkrycia naukowe popularyzuje, przedstawia szerszemu światu w jakimś kontekście. I mówiliśmy również o prawach autorskich, na przykładzie mojego bezczelnego skopiowania treści z encyklopedii Rocka RMF Classic. Bardzo szanujemy prawa autorskie. Jesteśmy takim okrętem flagowym, jeżeli o to chodzi. Również dotknąłem zasady ekspresowego kasowania, która mówi o sytuacjach, w których ewidentnie nie nadające się do Wikipedii hasło można natychmiast skasować, którykolwiek z administratorów może natychmiast skasować, albo którykolwiek z użytkowników może oznaczyć jako podlegające natychmiastowemu skasowaniu.
I również zasadą Wikipedii jest usuwanie w trybie wyborczym biografii osób, których główną zaletą jest start w wyborach. Oraz wandalizm. Takie bełkotliwe wpisy czy niszczenie zawartości haseł my nazywamy wandalizmem i natychmiast wycofujemy, a użytkowników upominamy. Dotknęliśmy również zaleceń edycyjnych Wikipedii, które zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy zalecenie edycyjne, które mówi unikaj pustosłowia. Unikaj wartościującego języka i unikaj wyrażeń zwodniczych. Dużo, mało, wybitny, wpływowy. Mówiliśmy o spamie, czyli o artykułach, które są takimi wieszakami do promowania swojej firmy, organizacji, swojej osoby. Mówiliśmy o tłumaczeniach z języków obcych i odsyłałem do prezentacji Leszka. Bibliografia, przypisy, czyli troszeczkę rozszerzenie zasady weryfikowalności, która znowu przypominam, mówię o tym, że musimy mieć opublikowane źródła na twierdzenia w artykule. Kiedyś uźródławialiśmy elementy ewidentnie kontrowersyjne, niejasne. Ta zasada troszeczkę się zaostrzyła. Dalej raczej nie widać w polskiej Wikipedii 21 przypisów na nazwę pewnego gatunku biologicznego, coś co widzieliśmy ostatnio w jednej z obcojęzycznych Wikipedii, ale o wiele silniej stawiamy na weryfikowalność. Kryteria encyklopedyczności, które omówiłem na kilku przykładach, wikietykieta, czyli podchodzenie do innych użytkowników po ludzku. Gdzieś również mogłem napomknąć o konflikcie interesów, czyli o zbytnim wczuwaniu się w edytowaną tematykę, czy na przykład edytowaniu na zlecenie, w trakcie którego może dojść do nieprawidłowego odbierania hierarchii. Zasady Wikipedii powinny być ważniejsze niż mój własny interes. Ja w tym momencie wam dziękuję za wysłuchanie, za wytrwanie ze mną do końca. Zaraz zobaczę na czacie, ile osób wytrwało faktycznie do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, czy to do tej prezentacji, czy to do rzeczy luźno związanych, czy to na przykład do innych projektów Wikimedia, zapraszam do zadawania. Może dzisiaj na czacie czy głosowo chętniej słyszałbym i widział pytania związane z tą dzisiejszą prezentacją, ale również jestem w stanie odpowiedzieć mailowo na przykład na pytania wszelkie inne. Okej, dziękuję Ci bardzo, Wojtku.